Dzień dobry, tutaj oczywiście Damian. To jest kolejny odcinek Ultimate Team. Na wstępie muszę wam podziękować za to, co się działo wczoraj na streamie. W jednym momencie było was blisko 20 tysięcy. Niestety nie mam jeszcze dokładnych statystyk transmisji. Na pewno pobiliście taki rekord mojego kanału, bo nigdy nie było więcej niż 18 tysięcy osób. Wydaje mi się, że max wczoraj wynosił jakieś 19,5 tysiąca, a więc po pierwsze to będzie trzeba pobić, po drugie, no jeszcze raz ogromne dzięki. Niestety nie dałem rady. No nie dałem rady, jednak przypomnijmy sobie spotkanie, które zadecydowało o tym, że jednak elity wbić już nie mogłem. No z trudem wracam do tego meczu, bo każdy, kto był na streamie, wie, że zostałem po prostu okradziony. 17 tysięcy osób, 17 tysięcy osób obejrzy, jak dostanę teraz. Nie dostanę. Będzie dobrze. No i tak. Okej, powtórzę mój piękny schemat z poprzedniego meczu. Virgil van Dijk 1-0. No kto inny mógłby zdobyć gola jak nie Van Dijk? Pięknie wykonany stały fragment gry, no i kurczę, ten schemat naprawdę działa. Chwilę przytrzymać piłkę przy skrzydłowym, centra, no i Van Dijk wreszcie pokazuje. Dobra, teraz zamykam się. Kurczę, to nie miało tak się skończyć, ale Van Dijk kontroluje grę. Brawo. I to jest to, to jest to, to jest Mbappé. Neymar doskonale. Ben Yedder. Zrób to! Co? Spalony? No nie! On wrócił grę do faulu! Znaczy, zrozumiem to tylko jeśli był spalony, ale nie było spalonego, ja z linijką siedzę przed monitorem. Tak, zostałem okradziony. Analizowaliśmy tę powtórkę kilka razy po zakończeniu spotkania. No i nie było. Nie było żadnego spalonego, co widać gołym okiem od samego początku. Jednak gra postanowiła wrócić do faulu na Neymarze. Dlaczego? Nie wiem, po prostu nie wiem, jednak no potem wszystko się już rozsypało. Nie dałem rady psychicznie. Mówią, że to Liverpool kradnie, no i... Nie ma spalonego Ben Yedder, Jezus Maria, baranie! No 5 gwiazdek słabszej nogi, futsal grałeś, masz 97 wykończenia na tej karcie i robisz mi coś takiego. Zapata już czeka na ławce. Trzeba trikować. Ja pierdziele. To jest Cola. Ja Poważnie? O Jezus, Sokrates sam. Na sam. Za daleko byłem. Ale wiecie co, to jest przez to, że wiecie... GOL! Nic nie mówiłem. Zapata! Mbappé! No nie, 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 nie! Jeśli nie odrobię, to naprawdę... To była ta okazja. To była ta okazja. Seydorf, Clarence Seydorf. Zapata, Zapata, ruszaj do przodu. Nie ma spalonego, Duvan Zapata. Proszę państwa. I do Sokratesa, który też był faulowany. Zapata, no nie, no po prostu, no nie. Teraz. Teraz. Mbappé, no. Wiem, że był spalony, wiem. No myślałem, że tego nie gwizdnie. Centymetrowy. Centymetrowy. Po meczu, niestety po meczu. Szkoda. No wielka szkoda, że to spotkanie tak się zakończyło, jednak liczę na to, że i tak jakieś nagrody za to złoto jeden się pojawią. Belotti w player pickach i będę spełniony. Wiem jedno, jak będę miał szansę na elitę, to oczywiście będę to streamował, bo z waszym wsparciem idzie mi naprawdę lepiej. No i fajnie się wszyscy razem bawimy. Miło mi było po prostu... Gdy widziałem wasze komentarze, też blisko 20 tysięcy łapek w górę. No naprawdę, nie wiem czy czasem nawet jakiegoś rekordu YouTube'a, jeśli chodzi o gaming, nie pobiliście, więc... Nie pobiliśmy razem, tworzyliśmy tego streama, więc dzięki. No i tak się zastanawiam, co zrobić w dzisiejszym odcinku, bo nie ukrywam, chciałbym trochę odpocząć od mojego składu. No nie będę robił na żywo wyzwania
z Emreczanem, bo to sobie zostawiam na później, no mam jeszcze na to 4 dni. Mam nadzieję, że uda się z pomocą społeczności zrealizować je odrobinę szybciej, ale te dwa mecze, które zagrałem, to ja je naprawdę wygrałem, więc trochę na niego zapracowałem. Chcę tego Emreczana, bo po prostu jest podobny, jest niesamowity, no i chciałbym go połączyć sobie z Cancelo. Zawsze można robić jakieś fajne rzeczy. No i właśnie, wydaje mi się, że dzisiaj możemy sobie zagrać draft, który rozpocząłem wczoraj na streamie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że no nie pokazuję wyboru piłkarzy, jednak no, mam tutaj wiele ciekawych kart, jak na przykład Artur, Toty Marcelo, Toty Ronaldo, jest też Prime Maldini, Hakimi i De Gea. Więc rozegram sobie ten draft. Trzy mecze mi zostały, jesteśmy w rundzie drugiej, tak? Pewnie powiedziałem, że trzy mecze mi zostały, bo wierzę w to, że uda się dojść do finału. No i otworzymy jakieś paczki. Chciałbym coś trafić, bo wczoraj, no niestety, w tych paczkach za SBC się nie udało. No cóż, tego besta też miałem do wyboru, jednak ze względu na to, że nie pasował do formacji, to wybrałem chyba wtedy właśnie Cristiano Ronaldo, jeśli dobrze pamiętam, albo kogoś innego. Jest Jaszyn, pierwszy raz zagram przeciwko niemu. No szkoda, że z tych największych ikon to tylko Maldini mi się pojawił. Na streamie też rozmawialiśmy sobie o przyszłości zespołu, drużyny, czy kupować tego Ronaldinho, o którym tak wspomniałem w poprzednim odcinku, jednak no dobrze mnie poinformowaliście i tak sprowadziliście na ziemię, że nie ma sensu kupować tej najgorszej wersji Ronaldinho i nie ma pięknej bramki Icardiego, ponieważ no, nie ma aż tak dużo tempa, choć właściwie na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego to tempo to aż tak nie jest potrzebne, bo przypomnę, że w FIFA 13 ja kilkaset meczów rozegrałem Ronaldinho mającym 53 tempa, jeśli dobrze pamiętam, jednak stamina jest jego największym mankamentem, więc no, no i kosztuje dużo. Kosztuje chyba tylko 200-300 tysięcy mniej niż Cristiano Ronaldo. Ja wiem, że Ronaldo już był, jednak no Ronaldinho tyle kosztuje chyba też przez to, że to jest po prostu Ronaldinho. Jak już miałbym kupować jego, to jego najlepszy, nie najlepszą, na nią to mnie nie stać, jednak tą wersję 91. No ale to pożyjemy, zobaczymy. Teraz spróbujmy zdobyć pierwszego gola, ładnie zablokowany Hakimi niestety przez Felipe Andersona. Mam nadzieję, że uda się zgarnąć fajne nagrody w czwartek, bo chciałbym po prostu ulepszyć zespół. Na razie nic nie zmieniam, bardzo możliwe, że Ben Yedder dostanie też, znaczy no na 100% Ben Yedder dostanie informa, bo zdobył hat-tricka wczoraj, więc chciałbym go zobaczyć w player pickach, bo mógłbym sprzedać jego wersję z Ligi Europy. Mam nadzieję, że to się uda, a teraz Leon Goretzka. Come on, proszę cię. Ronaldo ładnie z Icardim uderzenie przysłał. Kurczę, no z prawej nogi to miało pójść. Marnuje dobre sytuacje, to źle. A tak blisko i dobrze Ronaldo. Spróbujmy tak na luziku. Finezja, no i to wpaść już musiało, 1-0. No właśnie, już tak wczoraj grając na live'ie tym składem w drafcie zaczęło mi brakować trochę tego Cristiano, jednak plus jest taki, że jak wypalą wszystkie moje inwestycje, jak uda się coś fajnego trafić z paczek, to bardzo możliwe, że wkrótce będę mógł wrócić do Cristiano Ronaldo, jednocześnie nie sprzedając całej mojej drużyny. Bo wydaje mi się, że gdybym miał napad Neymar, Mbappé, Ronaldo, no to wtedy dopiero by się działo. Neymar, SPO, no i razem Ronaldo z Mbappé na napadzie. Kurczę. No to jest coś, to jest coś. Zawsze mi się trochę robi smutno grając drafty, bo wiecie, jak tutaj macie takiego Ronaldo, Maldiniego 95, to tak później trzeba wrócić do tych trochę gorszych kart. Nie, Van Dijk to Van Dijk, jednak ostatnio naprawdę zastanawiam się, czy nie zastąpić kimś Rio Ferdinanda. Trochę kontrowersyjnie, ale może gdyby wyszła jakaś ciekawa ikona właśnie do zrobienia na Eś, no po prostu ładny gol. Artur świetnie się tutaj spisał, jednak po prostu... No rozważam rzucenie Ferdinando do jakiegoś SBC o ikonę, ale ja na razie czekam. Wiem, że jest teraz Desai, ale ja czekam i mam Rage Quit, runda trzecia, cudownie. Bo nawet myślałem o Delichcie, wiecie? Może nawet tej wersji Future Stars, ale też jego wersji Man of the Match, bo kosztuje chyba 50-60 tysięcy. Bo coś mi nie gra czasami z tym Ferdinandem. Może to też ja, może to jednak on. No dobra, zagram z Polakiem, boję się. Prawdopodobnie przegram, ale jestem odważny. Jestem odważny i wierzę w swoje umiejętności. Ładny różowy stroj, kolego. Konrad Zarazek. Okej. No cóż, skoro ty jesteś Zarazkiem, to ja będę antybiotykiem. Postaram się. Matko jedyna. Co za draft. Kurde, wiedziałem by z nim nie grać. Ja nie mogę. Ale tak to jest, no jakbym wyszedł, to później by pisali ludzie wszędzie, że wychodzę z meczu, bo się boję. A ja się nie boję, ja jestem gotowy. Zawsze powtarzam, że jeśli chce się być lepszym graczem, to trzeba grać z dobrymi graczami, teraz Litmanem. Ale piękny draft, naprawdę zazdroszczę mu, bo ja coś nie mam szczęścia do tych draftów, by pokazać wam coś fajnego na YouTubku. Zawsze jakaś tylko jedna dobra ikona i tyle, a wszyscy inni to... Och, De Gea ładnie.
Dla widzów, którzy przypadkowo przewinęli film do tego momentu, to nie jest mój nowy skład. Nie mam Toty Ronaldo, nie mam też Artura w wersji Future Stars. To jest po prostu draft i teraz musi być bramka na 1-0, bo... Cristiano Ronaldo... Kurde, źle to zrobiłem. Muszę wykorzystać to, że rywal ma bardzo, bardzo ofensywną drużynę. Ale ma też Maradonę, który kończy właśnie w taki sposób. Z biegu, finezyjnie, jest gol. No jako, że to jest runda trzecia, to chciałbym dotrzeć do tego finału, by zgarnąć naprawdę fajne nagrody. No ile ten ostatni draft kompletnie nie wyszedł, tak jak ten wcześniej, gdzie trafiłem z Somera, był naprawdę spoko, bo w sumie wyjąłem z paczek 100 tysięcy. Ja nie mogę. Ostatni raz gram z Polakiem, ja to zawsze podkreślam, ale no niesamowity. Niesamowity jest ten Del Piero. Piękny gol, no i znów De Gea nas nie ratuje. Niesamowity strzał, naprawdę piękna bramka. Samo okienko od słupka. Takie lubię najbardziej. No ale teraz musimy pokazać charakter, zrobić comeback. Goretzka, dobrze. Cross, do boku. Czekamy na wsparcie, pojawia się tutaj Hakimi, wycofujemy, będziemy szukać prawdopodobnie prostopadłego podania do Cristiano Ronaldo i nie ma bramki, co tu się dzieje? Dobrze, cross, Artur. Florenzi szuka najlepszego rozwiązania, Vinicius Ronaldo, no nie! Źle mi się robi, jak widzę Cristiano przyjmującego piłkę w taki sposób. To nie powinno tak wyglądać, ona się powinna kleić do jego stopy. Na Boga! To jest karta oceniona na 99, tak samo jak Spele, ona nie ma prawa robić takich rzeczy. Jeszcze no, nie był jakoś zbytnio naciskany. Szkoda, bo to powinien być już gol. A tak to podanie teraz do Alessandro Del Piero, pole karne, no bez... Myślałem, że De Gea to wyjął. Artur nie ma spalonego, Ronaldo, piękna bramka, 3-1, rozpoczynamy comeback, no nie no, gol wyborny, naprawdę wyborny, aż powtórkę zobaczę, kurczę, z pierwszej piłki, pięknie, czegoś takiego oczekuję właśnie od tej karty, mamy 30 minut jeszcze, kupa czasu, do zrobienia to jest. I teraz Artur będzie czekał na tę chwilę, nie ma spalonego, tak mi się wydaje, Ronaldo, ej, no kurde, bez takich. No nie, ja mu podałem teraz piłkę. Dobrze, że Dawid jeszcze coś tam potrafi pokazać, jednak... No czemu? Czemu ja nie mam właśnie takich sytuacji znikąd? Och. Lecimy. Bez denerwowania się, to najważniejsze. Naprzód. Dobrze! Ronaldo! Nie ma, bo było czerwone. Artur nie pomylił się, Ronaldo wraca, ciśniemy do końca, Artur w polu karnym, zobaczmy, Artur, ostry kąt, Ronaldo, okej, to jeszcze nie koniec, kwadrans do końca. Upamecano, przedłużona piłka, Artur, kurczę, szkoda, bo to byłby piękny gol kontaktowy. Ale jest jeszcze przejęcie, Vinicius, Ronaldo i będzie corner. Okej, to jest już pole karne, Vinicius. To nie mogło przejść, prawda? Ronaldo, mamy to! 4-3, jeszcze jeden. Dobrze, czyściutko, to najważniejsze. Vinicius, obrót. Robimy to. Ronaldo, na miłość boską, człowieku! Doskonała centra! Nikt nie chciał tego zgarnąć, ale jeszcze Junior. Odegranie. Vinicius z lewej nogi, dlaczego? Nie ma tego. Lukaku jeszcze rożny dla przeciwnika pewnie. Tak jest. No szkoda. Boli mnie to troszkę. No ale tak minimalnie. Tyci szczęścia zabrakło w tym spotkaniu. No i może skupienia. Ech, dzięki za mecz drugi rywalu, zazdroszczę składu, mam nadzieję, że chociaż wygrasz ten draft, bo taką drużyną to jest obowiązek. No gdyby nie to przyjęcie na klatkę Ronaldo w ostatnich minutach. Szkoda, po prostu szkoda. Ale dobra, dwa zwycięstwa, złota paczka zawodników premium, duża i zwykła, z jednym rzadkim piłkarzem. Nawet nie wiedziałem, że są tak beznadziejne paczki. No ale dobrze. Chciałbym wyjąć 15 tysięcy z tych dwóch paczek, by mi się zwróciło. Jest Belg, a oni są coś warci, więc spoko. I cyk, zobaczmy, taki Vanken, no 1400, a zawsze co? Każdego wystawię po jakieś 600 monet. Rodrigo Palacio. 4 gwiazdki sztuczek, ile ja bym dał, naprawdę ile ja bym dał za jego kartę flashback. Od razu bym budował wokół niego skład. Ale kurczę, 82 dryblingu. Serio, gdyby dostał kartę flashback... Byłby niezwykłym napastnikiem, szkoda.
Szkoda, że raczej jej nie zobaczymy. No ale może, może. No i niestety nie ma walkoutu, więc musiałbym trafić tutaj teraz 5 Belgów, by to się wszystko zwróciło. Nie ma nawet ekranów. No ale jest Benedetto. No nic, no, nie udało się wygrać, nie udało się zarobić na tym drafcie. No i tym niestety smutnym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. No tutaj nie zostałem okradziony. Tutaj Cristiano pokazał, że jednak nie zasługuje na powrót do drużyny. Ja dalej będę grał tym ustawieniem, tylko no właśnie. Aj, nie później przy edycji sobie sprawdzę, jakiego on miał Alexa Sandro. Jednak no ta jego wersja Headliners, no oceniona na 98, no chyba 89, jeśli dobrze pamiętam, tak się zawahałem. Zobaczmy, czy jest tutaj gdzieś, wyskoczy nam na pierwszej stronie. No ten jego inform też nie jest jakiś drogi, bo kosztuje tylko 100 tysięcy, jednak tutaj różnica statystyk nie jest aż tak kolosalna. No jak już to właśnie taką kartę kupować, 800 tysięcy, no nie, no troszkę dużo. No jest też jego drugi inform, który jest tańszy. 500 000, nie no, dawać 500 000 za lewego obrońcę, to już za Mendiego te 300 tysięcy mnie bardzo bolało. No jak już, to bym kupował właśnie tę drugą kartę inform. Kolejny odcinek już w środę. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy wam się spodobał. No i do zobaczenia, życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, wieczoru właściwie. Do zobaczenia, cześć!